Nie. Nie! Nie! Nie. Nie. Dzisiaj wspólnie mówimy nie dla przemocy w rodzinie. Witamy Was po przerwie. Do tej pory rozmawialiśmy o przemocy fizycznej, o przemocy duchowej, ale również o zaniedbaniu jako o formie przemocy. Teraz chcemy poświęcić pół godziny na to, by omówić temat przemocy psychicznej, która jest najczęstszą formą przemocy, jak się okazuje, i tak naprawdę najtrudniejszą do udokumentowania, udowodnienia. Mam teraz zaszczyt zaprosić Izabelę Lewosińską. Iza, która razem z mężem przyjechała setki kilometrów, aby być razem z nami. Iza, jakbyś mogła króciutko powiedzieć, czym się zajmujesz? Od 13 lat zajmuję się uzależnieniami. Od 13 lat pracuję w ośrodku Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. Właściwie pacjenci, którzy trafiają, to pierwsze zderzenie też często mają ze mną, bo też konsultuję diagnostycznie i właściwie mówię, gdzie kieruję, gdzie mogą iść do jakiejś, do grupy terapeutycznej. Oprócz tego, że pacjentami się zajmuję uzależnionymi, też w dużej mierze zajmuję się grupą dla pań współuzależnionych, które są nie tylko uwikłane w picie swoich mężów, ale również są uwikłane w przemoc. I stąd też moje takie doświadczenie, którym też będę chciała się bardzo podzielić, również w tej części. To zapraszamy Ciebie, Iza. Dziękuję. A Państwa do uważnego słuchania. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejnym rodzajem przemocy, który chcę omówić, to jest przemoc psychiczna. Tak naprawdę można by się zastanawiać, czy jest to w ogóle możliwe, żeby między dwojgiem kochających się ludzi dochodziło do jakiejkolwiek przemocy. Czy jest to w ogóle możliwe, żeby w takich relacjach bliskich i intymnych był kat i była ofiara, był krzywdziciel i była ofiara. Drodzy Państwo, tak naprawdę przemoc psychiczna rozwija się powolutku. To jest proces, który jest absolutnie niedostrzegalny na samym początku. Tak zupełnie dyskretnie, dyplomatycznie, zawsze w białych rękawiczkach. To, co jeszcze powiedziałam, chcę jeszcze dopowiedzieć, że przemoc psychiczna jest również niezwykle demokratyczna. Dotyczy wszystkich warstw społecznych, wszystkich zawodów i obojga płci. Drodzy Państwo, przemoc ma ogromny zasięg. Przekracza wszelkie granice geograficzne, społeczne, etniczne, kulturowe, religijne, rasowe, ekonomiczne i również przekracza granice orientacji seksualnych. A więc zobaczcie Państwo, ogromny zasięg jest tego zjawiska. Przemoc psychiczna jest wszechobecna. Tak naprawdę towarzyszy przemocy fizycznej, o której powiedzieliśmy, przemocy duchowej, przemocy zaniedbania również, seksualnej. Wszystkim rodzajom przemocy towarzyszy przemoc psychiczna. Ale żeby zrozumieć, czym jest przemoc psychiczna, chciałabym Państwu przedstawić definicję. Definicją posłużyłam się pani doktor Agnieszki Widera-Wysoczańskiej, która jakby stanowi całokształt i kiedy rozłożę to na czynniki pierwsze, to myślę, że Państwo zrozumiecie, czym jest przemoc psychiczna. Przemoc psychiczną stanowią wszelkie słowa, zachowania werbalne i niewerbalne, czy postawy mające na celu utrzymanie pełnej kontroli nad drugą osobą, dzieckiem czy dorosłym, poprzez obniżenie jej poczucia wartości i wzbudzenie bezsilności oraz zaburzenie sensu jej życia. Takie działania sprawcy są intencjonalne.
Sprawca zrobi wszystko, żeby zapanować nad emocjami i myślami drugiej osoby, aby zaspokoić własne potrzeby. Długa definicja, obszerna, a zatem wyłuskajmy najważniejsze elementy. Drodzy Państwo, jednym z najważniejszych elementów tej definicji są zachowania werbalne i niewerbalne. Jeśli mówimy o zachowaniach werbalnych, to w dużej mierze mówimy o komunikacji słownej i pisanej, tak? Czyli ustnej i pisanej. Drodzy Państwo, jeśli mówimy w obszarze psychicznym, przemocy psychicznej, to muszę wymienić tutaj wszelkie ocenianie, oskarżanie, szantażowanie, grożenie, lekceważenie, krytykowanie, krzyczenie. Zobaczcie Państwo, jak tego jest dużo, tak? W zachowaniach werbalnych. Jeśli mówimy o zachowaniach pozawerbalnych, czyli mamy na myśli naszą mowę ciała, to, co sobą reprezentujemy, jak nasza twarz wygląda. Językiem ciała mówimy zdecydowanie więcej niż językiem słownym. Nasza twarz, jeśli mówimy o przemocy psychicznej, może wyrażać gniew, agresję, pogardę. Nasz język ciała to również nasza odległość, to gestykulacja, to wszystko w tym jest zawarte. Kolejnym elementem, który chcę omówić, to jest utrzymanie pełnej kontroli nad drugą osobą. Drodzy Państwo, już dzisiaj dosyć sporo było powiedziane na temat kontroli, ale jest to swoista takie mikrozarządzanie. To jest jakby lojalność, ale w tą drugą stronę, taka pełna lojalność. Jeśli cię kocham, to przecież możesz być ze mną w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. To jest swoiste zagarnięcie przestrzeni i prywatności danej osoby. Kolejnym elementem to jest obniżenie poczucia własnej wartości. Osoba, która jest jakby w procesie przemocy psychicznej, tak naprawdę z czasem gaśnie. Taka osoba nie za dobrze o sobie mówi. Taka osoba myśli o sobie źle. Taka osoba jest niedecyzyjna, boi się podjąć jakąkolwiek decyzję w swoim życiu. U takiej osoby uruchamia się mocne przewrażliwienie na swoim punkcie. Wszystko odczytuje wokół i zabiera do siebie. Kolejnym elementem w tej definicji jest wzbudzenie bezsilności, a więc taka osoba staje się bierna. To nie znaczy, że ona nic nie robiła wcześniej, ale tak naprawdę to, co już wcześniej mówiliśmy, to wzbudzenie bezsilności, taka wyuczona bezradność. Cokolwiek zrobię, to i tak to nie pomoże. Kolejnym elementem to są działania sprawcy, są intencjonalne. Drodzy Państwo, osoba wie, dlaczego tak robi. Osoba zna celowość swoich działań. I jeszcze ciekawe, ma ogromną swobodę do tego działania. Ponadto już ostatnim elementem, tak naprawdę jeśli bierzemy całe spektrum, to tak naprawdę chce zapanować nad emocjami i myślami tej osoby. Drodzy Państwo, żeby tak naprawdę zrozumieć, jak do tego dochodzi, jak dochodzi do tego, że osoba zaczyna wikłać się w przemoc, zaczyna być poddawana przemocy. Myślę, że warto tutaj posłużyć się również takim testem, jeśli chcecie Państwo, przeczytam również te pytania. Czy doznajesz przemocy? Czy twój partner i partnerka lub ktoś bliski popycha, policzkuje, bije, szarpie ciebie? Traktuje w sposób, który cię rani? Obrzuca cię obelgami i wyzwiskami? Zmusza do robienia rzeczy, które są dla ciebie poniżające. Domaga się ograniczenia twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. Kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe prosić cię o pieniądze. W przypływie złości niszczy twoją własność. Uważa, że to twoja wina. Skłania cię do kontaktów seksualnych, mimo że nie masz na to ochoty. Grozi, że zrobi tobie i twoim bliskim krzywdę, zabije cię i zrani. Uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla twojego dobra. Drodzy Państwo, na podstawie ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia te pytania zostały zadane. Myślę, że warto uważnie je przeczytać i jeszcze raz przestudiować, bo one zawierają jakby całokształt przemocy i fizycznej, i seksualnej, i przemocy psychicznej. Jeszcze raz wrócę do tego,
Jak generalnie dochodzi, drodzy Państwo, że osoby zaczynają się wikłać w proces przemocy? I myślę, że warto posłużyć się cyklem przemocy, takim kołem przemocy walkerowej. Pani doktor, która również to ogłosiła i zbadała w 1984 roku. I jest ten cykl przemocy, to koło przemocy jest aktualne do dnia dzisiejszego. I zobaczcie Państwo, w pierwszym cyklu mamy narastanie napięcia, cisza przed burzą. Każda rzecz może wywołać irytację. Ofiara stara się opanować sytuację i schodzi z drogi, spełnia zachcianki. Drodzy Państwo, nie trzeba być ani ekspertem, ani terapeutą, kiedy czasami wchodzi się do domu i czujemy, że tam coś wisi w powietrzu. Ta komunikacja, ta relacja jest trochę bardziej dystansowa, tam może nie wszyscy się odzywają, tam czujemy takie napięcie, ta burza wisi w powietrzu i to jest taka cisza przed burzą. Drugie stadium jest wybuchem i drodzy Państwo, cokolwiek by robiła ofiara przemocy, osoba, która doznaje przemocy, jakkolwiek by się starała, żeby zatrzymać sprawcę, nie zatrzyma. Dochodzi do wybuchu i następuje agresja i przemoc. I teraz, drodzy Państwo, w trzecim stadium całkowicie wszystko się odwraca, bo tak naprawdę trzecie stadium mówi o miodowym miesiącu i wtedy jest bardzo cukierkowo. Wtedy są kwiaty, wtedy jest bombonierka, wtedy są wyjazdy zagraniczne, wtedy tak naprawdę sprawca obiecuje, że nigdy więcej tego nie dokona. Obiecuje, że to naprawdę to się zdarzyło, ale to się zdarzyło ostatni raz. Ofiara myśli, że jest to incydent. I wierzcie mi Państwo, że tak naprawdę kobietą bądź osobą doznającym przemocy, ale w dużej mierze kobietą, zajmuje to miesiące i lata. One tak gruntują się na miesiącu miodowym, że nie potrafią sobie tego wyobrazić. Przecież mówią, przecież mój mąż jest wspaniałym człowiekiem, a to, że raz i drugi raz, to jest bez znaczenia. Nie mogą w to uwierzyć. Kurczowo trzymają się tego miesiąca miodowego. Drodzy Państwo, przemoc psychiczna jest wyrafinowaną formą przemocy, którą niełatwo dostrzec. Dzisiaj trochę więcej powiem na temat gaslightingu, którą jest specyficzne manipulowanie osobą. Ale drodzy Państwo, tak naprawdę przemoc niszczy od środka. Nie jest widoczna gołym okiem, nie ma śladów bicia siniaków, podbitych oczu czy połamanych kości. Osoba, która jest zakochana, promienieją jej oczy, ma zupełnie inną twarz. Ona tak naprawdę, jak to niektórzy mówią, widać, że jesteś zakochana, widać, że małżeństwo ci służy. Ale osoba, która tak naprawdę doznaje przemocy, jej twarz jest szara, oczy nie błyszczą. Niektóre moje pacjentki mówią tak, przecież wszystko widzisz, to wszystko mam wyrysowane na twarzy. Szacuje się, że około 90% ofiar przemocy domowej stanowią kobiety. Kobiety absolutnie mogą być sprawcami przemocy domowej, a mężczyzna może być ofiarą przemocy domowej. Ale mężczyzna, który jest ofiarą przemocy domowej, z reguły jest wyjątkiem, a nie regułą. Jeszcze raz powtórzę. Kobieta z pewnością może być sprawcą przemocy domowej, a mężczyzna może być ofiarą przemocy domowej. Ale mężczyzna, kiedy jest ofiarą przemocy domowej, to jest to wyjątek, a nie reguła. Dlatego w dużej mierze wykład swój poświęcę kobietom. Drodzy Państwo, zaczyna się bardzo niewinnie. Z reguły rzadko, naprawdę bardzo rzadko jest tak, że od początku relacja jest przemocowa. Tak naprawdę zaczyna się niewinnie i ta owiana, tak, relacja zaczyna mieć, ta oznaka tej relacji zaczyna przypominać większą troskę i uwagę. No bo kto by od razu poddał się jakiejkolwiek kontroli? To jest wręcz niemożliwe. Kobiety, które przychodzą, pacjentki, które przychodzą do mnie, mówią, niemożliwe, że ja się temu poddałam. Niemożliwe, ja bym 10 lat temu nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwoliła. A jednak to się wydarzyło, drodzy Państwo. Uczucia i przeżycia, jakich doznaje osoba doświadczająca przemocy psychicznej.
Od czasu do czasu czuję się wytrącona z równowagi i nie bardzo umie wejść na odpowiedni tor. Czuję się zagubiona i bezradna. Bywa często zaskakiwana. Drodzy Państwo, z jednego biegunu na drugi, tak? Raz jest dobrze, raz jest źle. Raz jest dobrze, raz jest źle. Czuję dezorientację, ma kompletny mętlik w głowie. Jak to niektóre moje pacjentki mówią, ja naprawdę już nie wiem, co mamy myśleć. Mam kompletny mętlik. Brakuje mi oparcia. Odbiera sprzeczne informacje. Źle się czuję w obecności danej osoby. Czuję się całkowicie zawiedziona niespełnionymi obietnicami. Ma wrażenie, że jej świat legł w gruzach. Czuję się popychana, nie kontroluje kierunku, w którym zmierza. Czuję pustkę w swojej głowie. Jest bezsilna i czuje silną potrzebę ucieczki, ale nie potrafi tego zrobić. Często mówią kobiety, że tak naprawdę one tak jakby nie potrafią się poruszyć. Ich zachowanie, ich emocje zamieniają się zupełnie w kamień. Nie wiedzą, w którą stronę mają zdążać. Dlaczego tak wiele kobiet pozostaje w krzywdzących związkach i nie potrafi się uwolnić? Zadałabym inne pytanie. Dlaczego mężczyźni to robią? Kobiety, które zgłaszają się o pomoc. Kiedykolwiek kobieta zgłasza się, że jest maltretowana, to nie jest to z jej strony histeryczny, podjęty pod wpływem chwili sposób odreagowania na swoim partnerze. Uwierz jej i natychmiast podejmij interwencję. Zobaczcie Państwo, dokładnie na tym slajdzie widać, iż 14% pań, kobiet przyjdzie po pierwszym incydencie, 22% po drugim incydencie, 49% dopiero po serii takich incydentów. I takie doświadczenia również miałam ze swoimi pacjentkami, kiedy przyszły kilka lat wcześniej, a potem przyszły i stwierdziły tak, ja jestem w takim kryzysie, że nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Przyczyny, dla których kobiety pozostają w związkach. Co prawda bardzo dużo już dzisiaj było wymienionych tych przyczyn, dlatego chcę się skupić tylko na czterech. Lęk i strach. Tak naprawdę kobieta martwi się i boi się o swoje życie, życie swoich dzieci. Mówi sobie, że tak już musi być, taki jest mój los. Często jest to pokolenie z pokolenia i panie nie potrafią przerwać klątwy rodzinnej. Tak naprawdę mama tak miała, babcia tak miała, więc ja już też tak muszę mieć. Przekonanie lepszy diabeł, którego znam. Drodzy Państwo, wiele pań mówi, że ja tak naprawdę to już znam swojego męża, ja już wiem, gdzie, jak i co zrobić, żeby było dobrze. A mam nad następnym pracować? Nie, niekoniecznie. I zależność, o której też dzisiaj było sporo już powiedziane. Drodzy Państwo, chcę się posłużyć mitami odnośnie przemocy domowej, ale wymieniłam tutaj słowa, które najczęściej docierają do osoby, która jest ofiarą przemocy. Czasami ktoś chce pomóc i mówi tak, bo do tanga trzeba dwojga. Drodzy Państwo, jeśli kobieta w to uwierzy, to dojdzie do wniosku, że w połowie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w jej związku. Jeśli ktoś mówi do danej osoby, bo chce pomóc i mówi, dasz sobie radę, to jeśli kobieta w to uwierzy, to pomyśli sobie, że wydobędzie jeszcze więcej siły, jeszcze więcej wysiłku zrobi, żeby wznieść się ponad to, co ma w domu. Jeśli ktoś jeszcze powie, ciesz się, że masz dach nad głową, jeśli kobieta w to uwierzy, to dojdzie do wniosku, że tak naprawdę niewiele jej trzeba. Dlaczego ona ma takie wymagania? Tak naprawdę ma przecież dach nad głową. Kolejne mity w postaci mówienia kilku wydaje nam się dobrych zdań. Bądź miła dla innych, to inni będą mili dla ciebie. Drodzy Państwo, jeśli kobieta w to uwierzy, to pomyśli sobie, że dzisiejszy wybuch przemocy był spowodowany tym, że była niemiła, że była niewystarczająco miła, więc weźmie winę znowu na siebie. Nigdy się nie poddawaj. Jeśli kobieta w to uwierzy, to pomyśli sobie, że nadzieję, którą miała i straciła, to jest jej porażka. Kolejny element, kolejne zdanie, które czasami wypowiadamy. Pies, który głośno szczeka, rzadko kiedy gryzie. Drodzy Państwo, jeśli kobieta w to uwierzy, to pomyśli sobie tak. Mój mąż nagada się, czasami mnie obrazi, czasami zaszantażuje, czasami coś brzydkiego zrobi, ale tak naprawdę to przecież on mnie nie ruszy. Nic złego mi przecież nie zrobi. Popatrzcie, jak osoby wchodzą tak naprawdę w ten proces przemocy. Nikt nie powiedział, że życie jest proste.
jeśli kobieta w to uwierzy, to dojdzie do wniosku, że tak naprawdę są podobne małżeństwa, są podobne problemy i nic z tym nie zrobi. I ostatni mit na temat przemocy psychicznej, na dobre i na złe. Jeśli kobieta w to uwierzy, to pomyśli sobie, że po każdym złym przychodzi dobre. Drodzy Państwo, mechanizmy przemocy psychicznej. I tutaj kilka tych mechanizmów wymienię. Syndrom wyuczonej bezradności, o której już dzisiaj sporo zostało powiedziane. To jest poddanie się i pogodzenie się z przemocą, tak już musi być. To nie jest tak, drodzy Państwo, że ofiary przemocy nic nie robią. To tak nie jest. One przez wiele lat coś robią, coś wykonują, na coś zwracają uwagę, gdzieś tam mobilizują, motywują, ale to nic nie pomaga. I w końcu dochodzą do wniosku, że tak naprawdę nic już nie są w stanie zrobić. I dokładnie panie, które przychodzą do mnie, często są w syndromie wyuczonej bezradności. I mówią tak, no bo cóż ja mogę zrobić? A ja mówię, już zrobiłaś, przyszłaś. To już jest bardzo ważne. Kolejnym elementem to jest pranie mózgu i tutaj kilka elementów wymienię tylko, drodzy Państwo. To jest systematyczne wpływanie na czyjeś poglądy i przekonania. Ale popatrzcie Państwo, jeśli ktoś krzyczy, to tak naprawdę stosuje przemoc psychiczną. To jest forma zastraszenia, bo on już naprawdę nie potrafi inaczej powiedzieć, on nie ma żadnych argumentów, więc wydaje mu się, że jeśli krzyczy, to pomoże. No nie pomoże. Osoby, które często słyszą krzyk. I tak jak mówią moje panie, moje pacjentki, to kiedy słyszą, wystarczy podniesiony głos. One nie radzą sobie z emocjami i na przykład płaczą. Wyzwiska to zupełnie okrutne uwagi, komentarze, bezbolesne słowa. I tak naprawdę wyzwiska mogą być takie jawne, konkretne. Zawsze się spóźniasz, jesteś, wszystko co robisz jest beznadziejne, nigdy się nie poprawisz. Ale mogą być w sposób taki ukryty, drodzy Państwo, pod postacią takich żarcików jakichś, tak? No, może byś się troszkę odchudziła, bo bramy raju są za wąskie dla ciebie. Tak, takie wyzwiska, które naprawdę nikomu nie pomogą, a tą osobę jeszcze bardziej wprowadzą do poczucia niższości. Kontrola. Kontrola to jest takie zjawisko, które tak naprawdę pozwala zrozumieć przemoc psychiczną i każdą inną, bo zarówno fizyczne, w zaniedbaniu, ekonomicznej, seksualnej, wszędzie pojawia się kontrola. Czyli takie swoiste mikrozarządzanie, zapanowanie nad tą osobą w całości, w myślach, w emocjach, w tym, co robi, gdzie idzie, gdzie się udaje, co chce zrobić ze swoim życiem. Kontrola tak naprawdę we wszystkim. Drodzy Państwo, groźby, zastraszanie, tak, a więc tutaj które można wymienić wprost. Zabiorę ci dzieci, zniszczę ci życie, nigdy ci nie pozwolę odejść, rób co ci każę, albo od ciebie odejdę, zabiję cię. Nawet taka okrutna groźba. Izolacja. Tak naprawdę sprawca przemocy, osoba, która stosuje przemoc, dąży do tego, żeby wyizolować swoją ofiarę, żeby wyizolować kobietę, tak? I robi to bardzo też niepostrzeżenie. Na przykład wyjeżdża zupełnie z innego miasta, tak? Tutaj buduje swoje życie. Żona ma mieszkanie, żona ma rodzinę w Gdańsku czy w Kołobrzegu, a on akurat na Śląsk przyjeżdża. Tak jak jedna moja pacjentka powiedziała, ja nie mam tu nikogo, nie mam tu nikogo. Przyszłam i nie mam nic tak naprawdę. Izolacja to również kontakty. Po co tam pójdziesz, a oni bez przerwy narzekają, a strata czasu, a strata pieniędzy tak naprawdę. Dochodzi do tego, że kobieta generalnie zostaje w domu i zaczyna bać się gdziekolwiek wyjść. Odrzucenie. Sprawca odmawia uznania potrzeby ofiary. Odmawia miłości, uczuć i uwagi. Jak to niektóre panie mówią, przychodzą, mówią, przytul mnie, proszę, pobądź ze mną, porozmawiaj. Czy tak ma wyglądać miłość, drodzy Państwo? Gaslighting to najbardziej, najokrutniejsza i najbardziej wyrafinowana forma przemocy psychicznej. Jest celem jest zanegowanie rzeczywistości partnerki. Gaslighting to taka forma, która znalazła swoje przyzwolenie w psychologii i również w mechanizmie przemocy psychicznej, ale tak naprawdę wzięła się z teatru, tak, czy z takiej spektaklu, gdzie mąż tak manipuluje kobietą, że ona przestaje wierzyć swojej rzeczywistości i uznaje, że jest chora psychicznie. Drodzy Państwo, to najczęściej stosowana obecnie forma gaslighting. A coś ci się uroiło? A ty masz jakieś zwidy? A i coś ci się pomyliło? To nie tak było?
coś przeonoczyłaś, to nie tak. I zaczyna wmawiać. I z czasem pacjentka naprawdę, osoby, kobiety w to zaczynają wierzyć. I tracą grunt pod swoimi nogami. Proces wiktymizacji, o którym już został powiedziany, syndrom sztokholmski, który już wcześniej został omówiony również, i mechanizm psychologicznej pułapki. Często kobiety mówią tak, zbyt dużo czasu poświęciłam, zbyt dużo zapału i energii zainwestowałam, żeby zrezygnować ze związku. Przecież ja mam 10 lat związku. Przecież przyjdzie. Czy przyjdzie ten dobry moment? Pyta się mnie. A ja mówię, nie wiem. Syndrom gotowanej żaby. Myślę, że ten syndrom doskonale znamy, drodzy Państwo. Pewna badaczka włożyła żabę do gorącej wody i ona momentalnie wyskoczyła. A kiedy włożyła do zimnej wody i zaczęła podgrzewać delikatnie, to ta żaba nauczyła się, przystosowała się do tej temperatury i się ugotowała. Ten syndrom gotowanej żaby można porównać właśnie do procesu, który stosowany jest w przemocy psychicznej. Skutki przemocy psychicznej. Drodzy Państwo, dużo już tutaj zostało powiedziane, ale myślę, że niektóre muszę jeszcze wymienić. Utrata pewności siebie, tak? Osoba traci swoją osobowość też również, tak? Ona tak naprawdę nie jest pewna siebie, nie jest decyzyjna, nie musi się pytać wszystko o swojego męża. Traci spontaniczność, ciągły lęk. Te panie, te kobiety są wciąż w ciągłym takim napięciu. One, tak jak mówią, jak fajnie, że przyszłam dzisiaj na grupę terapeutyczną, która trwa 2 godziny, bo mam wreszcie spokój. Ja się nie boję. Martwi się, że coś z nią jest nie tak. Popada w zwątpienie, jest krytyczna wobec siebie, tak? Mówi, naprawdę jestem głupia, tak? Jak mogłam coś takiego? W mojej grupie terapeutycznej nie wolno używać słów takich jak jestem głupia, jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaję. Bo dokładnie takie słowa słyszy osoba, która jest ofiarą przemocy. Boi się, że popada w szaleństwo. Poczucie utraconego czasu. Czas leci, leci, a ona ma takie wrażenie, że nic nie zrobiła z tym. Utrata poczucia własnej wartości, urazy fizyczne, PTSD, które również zostało omówione, depresja, myśli samobójcze i to też nie jest rzadkość, drodzy Państwo, i morderstwo sprawcy przemocy. Przemoc karmi się milczenie i jest tajemnicą czterech ścian i tylko ujawnienie tej tajemnicy daje szansę na jej zatrzymanie. Drodzy Państwo, przemoc jest przestępstwem według artykułu 207 kodeksu karnego. Przemoc w rodzinie nie jest jednorazowym atakiem, jest to proces i ma tendencję do powtarzania. To, co już wcześniej też zostało powiedziane, jest pewna cykliczność. Bycie w związku, w którym istnieje przemoc. Drodzy Państwo, na koniec chcę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, poradnik na podstawie doświadczanych 1000 maltretowanych żon. Natychmiast zapewnij sobie pomoc. Nie pozwól, aby wzorzec się utrwalił. Mów innym, co się stało i nie rób z tego tajemnicy. Poproś o pomoc sąsiadów i przyjaciół. Załatw poradnictwo dla siebie lub sprawcy. Wezwij policję, by aresztowała sprawcę, złóż skargę i weź udział w postępowaniu karnym. Udaj się do schroniska dla maltretowanych kobiet. Poszukaj grupy terapeutycznej dla kobiet. Bądź niezależna i nabierz szacunku do siebie. Bądź stanowcza wobec sprawcy. Zwróć się do adwokata i uzyskaj rozwód lub separację. Drodzy Państwo, życzę osobom, które być może coś tu zauważyły, bądź nic nie widzą, ale mogą zareagować. Życzę Wam, abyście byli mądrzejsi od tej żaby i żebyście wyskoczyli i uratowali swoje życie. A osoby, które na to patrzą, aby reagowały i mówiły nie. Dziękuję bardzo.